po dwuletniej przerwie. Wracamy do pomysłu dnia otwartego w szkole. Oczywiście ze względów zrozumiałych pandemia, więc nie mogliśmy tego zorganizować. W tym roku organizujemy. Więc chcemy przede wszystkim wskazać dla młodzieży, czym się należy kierować przy wyborze zawodu. Chcemy pokazać ten zawód, że tak powiem, od podszewki, a więc mogą się spotkać z nauczycielami, z doradcami zawodowymi oraz zwiedzić nasze pracownie, zapoznać się ze wszystkimi pomocami, które mamy, a przez ostatnie lata nasza baza się poważnie wzbogaciła. No, chociażby sprawa technika pojazdów samochodowych czy mechanika pojazdów samochodowych. W ostatnie lata wchodzą nowe technologie, nowe rozwiązania, chociażby pojazdy hybrydowe, elektryczne. I takie pomoce już posiadamy i nawet bardzo przyzwoite, bo to są całe podzespoły pracujące, na przykład napęd pojazdów hybrydowych Toyota Prius, który pracuje, można wszystkie elementy pokazać, zrozumieć zasady działania. Oczywiście też doposażamy również i dla pojazdów elektrycznych również. No, szereg jest nowości praktycznie w każdym zawodzie, począwszy od logistyka, poprzez fryzjerstwo, wykończywszy na technikum żywienia i usług gastronomicznych, gdzie mamy też najnowsze piece do wypieków, ale urządzenia, które są obsługiwane zdalnie w tej chwili już. Także to, co będziemy mieli na co dzień pewnie za kilka lat, nasza szkoła już posiada. Dlatego też chcieliśmy pokazać to młodzieży, żeby mogła się nauczyć obsługi, żeby przede wszystkim, to jest główny cel, trafnie wybrała swój zawód. Znajdujemy się na naszej dobrze wyposażonej hali. Przed nami zespół nasz muzyczny szkolny Forte, który aktualnie robi próbę przed jeszcze otwarciem i bardzo ładnie śpiewają. Czyli to jest próba, tak? Tak, to jest próba, gdzie nasi uczniowie przelają się i normalnie śpiewają dla nas na kadencji. Gwiazdy. Tak. Co mamy tutaj, Kasper? Tutaj mamy nasz klub sportowy Paczyński. Jesteśmy w trzeciej lidze tenisa stołowego. Trzecia liga tenisa stołowego. Tak. I mamy pod dwa stoły wyciągnięte, gdzie każdy może sobie spróbować pograć. I tak samo ćwiczymy na WF-ie. Piłkarzyki, szachy. To jest też sport, który często uprawiamy w tej szkole. Gramy w lidze szachowej. Mamy uczniów, którzy nas reprezentują. To jest wieloletnia współpraca. Bardzo dobrze nam się z nimi, nie wiem, dzieli wszelkimi wiadomościami, wszelkim każdym doświadczeniem w kształceniu uczniów. Tutaj mamy technika usług fryzjerskich. U nas w szkole każdy uczeń wyjdzie z bardzo dobrą fryzurą przez nasze uczennice, które same nas przygotują. Mamy tutaj technik logistyk. Mamy klocki, możemy sobie poukładać, żeby zmieściły się na palecie. O, no i już takie coś by nam nie przeszło do transportu. Tutaj mamy technika informatyka. Mamy bardzo fajnie wyposażony sprzęt. Uczniowie wczuwają się w rolę. 3D widzę, coś drukuje. Tak. Tutaj mam na przykład Goble Power. Goble Power. Pojazdów samochodowych, gdzie nasi uczniowie, to jest przykładowa tablica, na której nasi uczniowie się uczą mechaniki. O, właśnie widzę, jaka to jest tablica. Mamy symulator. Testujecie? Na którym nasi uczniowie też się uczą. Mamy na przykład symulację sprzęgła. A pokażmy, jak to działa. Naciskamy sprzęgło. Naciskamy sprzęgło. Technik usług gastronomicznych. Jak widzicie, jedzenie. To jest to, co kochamy, czyli jedzenie. Powiedzmy ładniej, pożywienie. Pożywienie. Arbus? Arbus zrobiony przez naszą sorkę, ładnie wydrążony, z naszym logiem. Pokażmy ten arbus z każdej strony. A tu mamy co? Fontanny z czekoladą.
gdzie goście będą mogli spożyć coś lekkiego. Fontanna z czekoladą. Obok mamy technika, w sumie to jest cały zespół powiązany z technikiem żywienia, ale też z techniką hotelarstwa. Tutaj, jak wspomniałem, mamy technikę hotelarstwa. Technik hotelarstwa. Dość przydatny zawód. Bardzo przydatny w dzisiejszych czasach. Bardzo ładne ręczniki skomponowane przez naszych uczniów w kształcie różnych zwierząt. Drodzy Państwo, tak na szybko. Dzień otwarty szkół ZDZ imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białej Podlaskiej, a my z Kacprem wyruszamy na szkołę. Aktualnie wychodzimy z bloku sportowego. Bardzo ładne i wyjątkowe, nie w każdej szkole są takie przejścia. I jesteśmy na pierwszym piętrze, tak? Tak. I co tu, Kacper, mamy? Mamy punkt informacyjny. Mamy drugi punkt informacyjny. Mamy sale lekcyjne i nasz letni węzeł. Tutaj mamy dwie sale do języków obcych. Języki obce. Zapraszamy bardzo do naszej szkoły. W trakcie angielskiego uczymy się używając nowych technologii, angielskiego między innymi, ale też i przedmiotów zawodowych w języku angielskim jak najbardziej. Angielski na jakim poziomie? Podstawowy. Dobrze. Pracownia językowo-informatyczna. Dzisiaj mamy lyrics training, czyli możemy śpiewać w języku angielskim, odgadywać kolejne słowa, które usłyszymy i możemy zagrać w gry planszowe w języku. Czyli taka forma, jaka to melodia w języku angielskim i gry planszowe, gdzie do wygrania jest piątka na koniec roku. Indeks do naszej szkoły. Tutaj mamy jedną z sal informatycznych. Które są robione przez naszych uczniów i programowane. Wcale informatyczną. A tu coś oglądamy. Co oglądamy teraz w tym momencie? Modele, jak można opakować na drukarce 3D z różnych materiałów. Tu akurat było drewno, także jest pokaz. Jakie elementy, jakie materiały, jakie rzeczy można wydrukować na drukarce 3D? A zakres możliwości jest naprawdę. Czyli pokaz tego, że tak naprawdę drukarka 3D to nie jest tylko urządzenie, narzędzie i sprzęt stojący jako pokaz, na pokaz, ale również można ją wykorzystać bardzo praktycznie. Tak, tak. Dzisiaj są wykorzystywane drukarki w bardzo wielu dziedzinach, gałęziach, w medycynie, do nawet protez różnego rodzaju, które są dopasowane do każdego człowieka indywidualnie. Nie są to uniwersalne jakieś formy, tylko po zeskanowaniu, po zdjęciu na przykład miary z ręki, tak można wydrukować nawet gips czy kawałek kości, która uzupełni brak powstałe w jakichś powstałych wypadkach. Tak? Technik pojazdów samochodowych. Symulacja pracy silnika. Żarówkę. Żeby nie przeszło. A co to za urządzenie jest? Jak się nazywa? Autotransformator i pomiar rezystancji żarówki przy różnych napięciach. Proszę bardzo, idziemy. O, tylko trzeba te AC tu włączyć. O, proszę bardzo. I rośnie prąd. Dzień dobry.
jakie Państwo towary dzisiaj odprawiają i przez jaką granicę? Dzisiaj nie odprawiamy. My odprawiacie dzisiaj? Tak, dzisiaj wolne. Dzisiaj wolne, dobrze. Najciekawsze rzeczy, a to tu żeśmy widzieli na hali, czyli te klocki Lego wasze? Dokładnie. Czy to jest trudne? Absolutnie nie. Absolutnie no. Nasz sklepik szkolny. Pozdrawiamy panią w sklepiku szkolnym. Dziękuję bardzo, pozdrawiam również. Czy są chałki? Chałki? Nie. Cyrynki, pączki, słodkie bułeczki, hot dogi, kanapki. Cyrynki, pączki, hot dogi, kanapki. Jest, bułeczki, słodkie. Ale jeszcze nie podróżało, co? No i u nas jeszcze nie, ale... Biblioteka. Tutaj są nowości, na przykład Muso, to jest nowości. Same nowości mamy. Same nowości. Tak. Ale to wszystko bez obrazków, prawda? Nie ma obrazków. Nie ma obrazków, trzeba czytać. Ale to jest bardzo dobra metoda na wolny czas. Wydaje mi się, że jest to jedna z najlepiej wyposażonych szkół, jeśli chodzi o tego typu tematykę związaną z nauką zawodów. Chociaż nie ujmując nic oczywiście szkołom innym, ale tu naprawdę jest wszystko w jednym miejscu. Zostajemy. Izabela Padysz, pani Izabela Padysz, nauczyciel przedmiotów związanych z fryzurą, które jak państwo widzą, ja bym się nie nadawał. Tak, tu zapukamy. Dzień dobry paniom. Dzień dobry. To jest nasza pracownia fryzjerska, która jest też bardzo dobrze wyposażona. I oblegana, jak widać. Pracownie, tak. O, widzę. Przygotowują się do konkursu. Tu widzę nawet coś związane z jedną nocą. A tu panie co mają ciekawego? Coś strasznie nisko, żeśmy z tej fryzury zeszli w tym momencie. Bujne loki. Dokładnie. A czy ta fryzura ma jakąś nazwę? Nie? A jak byśmy ją nazwali? Kręcone loki. Wszystko w jednym. Ale pani fryzjerka jak pięknie wygląda. Nie, no niesamowite, na czerwono. Dzień dobry paniom. Dzień dobry. Witamy w naszym hotelu. Dzień dobry. Chciałbym pokój dwuosobowy dla mnie i dla kolegi. Musimy do naszej recepcjonistki. Do naszej kogo? Recepcjonistki. A gdzie ją znajdę? Tak, tutaj obok. O, cześć, dzień dobry pani recepcjonistko. Chcielibyśmy wynająć pokój. Dobrze. Z widokiem na morze. Mimo, że jesteśmy w Białej Podlaskiej. Jak to pani rozwiąże? Na początku sprawdzę w grafiku pokoju, czy jest taka możliwość. No ja bym na początku sprawdził, czy w Białej Podlaskiej jest w ogóle morze. Ale okej, dobrze, niech będzie. Jedziemy dalej. Wszystko jest możliwe, nawet może w Białej Podlaskiej. Bardzo dobra odpowiedź. Czyli sprawdzamy, czy są wolne pokoje. Są? Oczywiście, że są. To który pokój nam pani proponuje? Numer 17 czy 18? 17 zdecydowanie, dobrze. Czy możemy również zamówić na rano śniadanie do łóżka? Oczywiście, śniadanie możemy zamówić. Tam skromny pani. Bartek bierze 17. Nie, Kacper bierze 17, a ja biorę 18. Pani dyrektor, żeśmy zamówili już pokoje. Nie wiem, że mnie już tę stronę. Dzień dobry, witam serdecznie. Chłopaki, wasze zadanie jest jakie? Zachęcamy, żeby państwo po prostu skorzystali z naszych usług, czyli po prostu jedzenie, napoje. I oczywiście zabawa do rana. Dobrze. Polecamy poczęstunek oczywiście. Chcielibyśmy również zachęcić do kawy, do herbaty. I oczywiście do zobaczenia. Waszego menu. Oczywiście. Co w tym menu dzisiaj proponujecie? Tak jak widzimy, rogaliki własnej roboty, muffinki własnej roboty, pleśniak. Pleśniak własnej roboty. Oczywiście. U nas wszystko. Kanapeczki. Oczywiście. I polecamy oczywiście małe, co nie do picia, czyli małe smoothie. A dlaczego w jednym jest mniej, a w drugim jest więcej? Oczywiście, tak jak
wiadomo, są różni goście, są różni klienci. Niektórzy wolą dużo, niektórzy lubią troszkę mniej. Super rozwiązanie. Dla dzieci. Super rozwiązanie, ale za każdy kosztuje 7,50, prawda? Wie pan, cena jest po prostu zależna od surowca. I regulowana. Oczywiście. Tutaj mamy terminal. Jeżeli chciałby pan coś zamówić sobie na śniadanie, trzeba tutaj wybrać różne desery, przystawki. Ale taki terminal jest w każdym pokoju, czy tylko na dole? To jest w restauracji. W restauracji? Tak. I muszę zejść z pokoju, który jest na 7 piętrze, żeby sobie kliknąć, tak? Może to zamówienie, a my klikamy i później dostaje się paragon. To jest właśnie to miejsce, gdzie te wszystkie pyszności powstają. Kuchnia węgierska opiera się na zwyczajach koczowniczych i pasterskich. Używa się różnorodnych przypraw, bazuje się na papryce w różnej postaci, cebuli i tłuszczu typu smalec wieprzowy i gęsi. Ważny sposób krojenia cebuli, leczo, najpopularniejsza potrawa węgierska i zupy węgierskie. Ustano... Na maturę. Wspieramy uczniów, tak? Poprzez robienie notatek, czy się też uczymy. Które z tych urządzeń tutaj jest najczęściej używane, jak pani myśli? Czego tutaj używamy? Bardzo nam służy nowy, zakupiony, piękny piec konwekcyjno-parowy, w którym wypiekamy bożonarodzeniowe szopki, mazurki teraz, różnego rodzaju ciasta. Także polecamy się uczniom przyszłym. Brawo. I naprawdę tutaj, jest. Tak, i naprawdę mamy dobrze wyposażoną pracownię. To widać, to widać. To widać. Możemy nawet sklep swój, co też czynimy. Potrawy, które sporządzają, tak? Czy modne jest u Was, albo czy stosowane jest to, żeby dać uczniom wolną rękę i na przykład podczas zajęć, nie wiem czy... Dzień dobry Krzysiu. Podczas zajęć, nie wiem, czy każdych, ale czy są takie zajęcia, że dajemy uczniom wolną rękę i powstają wtedy przepisy ich, tak, nowości jakieś? Czy to jest jeszcze możliwe w ogóle w kuchni? Tak. Odkrywać coś nowego? Tak, tak. To jest możliwe, tym bardziej, że moda w kuchni też się zmienia, prawda? Kiedyś inne potrawy się robiło, teraz się wprowadza innowacje. Mamy tutaj też taki pakoczek do pakowania żywności, tak? Różniowo. Tak, różniowo można się uczyć, co prawda to jeszcze troszkę wymaga wprawy i do uczenia się, ale jest taka możliwość. Co jeszcze? Sushi ostatnio robiliśmy, mamy też markę do sushi, uczniowie się uczyli. Nauczyciele mają swoją wiedzę, uczniowie też wprowadzają swoje jakieś, tak? To co to w domu robią najczęściej, albo to co czym są zainteresowani. Także współpracujemy. Myślę, że nauczyciel jest mentorem, ale uczniowie też wprowadzają dużo swoich także pomysłów. I z tego też korzystamy, tak? Zostało nam ostatnie piętro, gdzie mamy jedną salę technikopedycyjną podobnych. To może już zrezygnujmy sobie, już byliśmy. I siłownia. I siłownia. Tak. Także tak, drodzy Państwo, ZDZ na koniec, w jednym zdaniu, jak zaprosić nowych uczniów do szkoły? Dlaczego warto się tutaj uczyć? Przede wszystkim dlatego, że nasza szkoła jest bardzo dobrze wyposażona. Mamy bardzo nowoczesne rzeczy, nowoczesne technologie, które są cały czas rozwijane przez naszego kochanego dyrektora. I pozdrawiamy oczywiście. Pozdrawiamy pana Henryka Zachorka.